Zasięg autoataku najpierw. 500. Całkiem git. Na tym się ustrojstwie, rozumiem, buduje AD. Co te FPS-y się tak zmieniają? Co ten Riot brał? Okej, okay, EQ zmuszają mnie do Q. Ona nie ma kosztu żadnego. Ale to jest fajne. Ej, ale mi się to już podoba. Kurde, ej, nie wiem, czy to nie będzie mój ulubiony AD carry. Sam fakt. Okej, okay, to jest super mechanika. Ja jeszcze z nikim nie zacząłem walczyć, ale podoba mi się to, że naciskam Q i leci autoatak. 500 zasięgu to trochę mało. Zastanawiam się, czy to się dopasowuje do zasięgu autoataku. Active damage can crit applied on hit effect per target. Once per target. Czy mogę na kilka celi nałożyć botrka? Jeżeli kule przelecą tak, że kilka osób zaatakują? A ile autoatak zadaje podstawowy? Malutko. Ej, wydaje mi się, że autoatak z prawego przycisku myszy, pasywę Q ściąga na cooldown, nie? Muzyka z chemii. Zaraz może zmienimy. Nie ściąga na cooldown. Mogę zrobić taki pseudo reset autoataku. Okej. Dziwne jest to, że autoataki moje mogą przechodzić przez ten. Przez wszystko, jeżeli rzucę E. To trochę tak, jakby się nie mogli zdecydować. Ciężko będzie się unikało, bo to PB. 100 damage'a robi autoatak na pierwszym levelu już. Okej. Okay. Na pewno trochę wyczucia będzie trzeba do tych autoataków. Patrzcie, autoatak Q i tak na zmianę, nie? Rzucać. Nie wiem, co daje mi maksowanie Q. Dobrze byłoby to sprawdzić. Jak tam CS? Na razie jesteśmy tak na równi. Ej, nie mogę przesunąć postaci. Już mogę. Na górze jest Jan, tak. Tak, tak. Pójdą nerfy? Na razie nie zobaczyliśmy niczego broken, ale... Ale ta... Przyznaję, że jednak ten autoatak jest na tyle dobry, że robi z niej unikalną postać, co nie jest takie oczywiste, nie? Ej, ja mogę kilka osób naraz bić. To nie przychodzi tylko przez miniony, ale też przez kilka osób. To są obszarowe autoataki. To jest ciekawe. Przejrzniki na umiejętnościach? Zobaczymy, jak zginę, dobra? Czemu tu jest tak dużo ludzi? Cooldown na Q, czekajcie, cooldown na E miał się zmniejszać, jak będę trafiał, tak? To za bardzo się nie zmniejszy. Nie no. Tak tylko gadam. Głupoty. Okej. Okay. Dobra, mogę zobaczyć przeliczniki. Zapomniałem, że ta postać ma manę. Tak się spamuje tymi spellami.
Ta mechanika nie powiedziałbym Razer. Aha, dobra. Źle zrozumiałem. Mogę tak zapuszowywać linię, nie? Naprawdę bardzo dobrze to postać puszuje. To przez to, że ona na podstawowym autoataku bije... Nie wiem ile to będzie. 125% AD w tym momencie? To pewnie jest napisane. Cooldown się chyba zmniejsza faktycznie, jak trafiam z Q, nie? Dobra, sprawdźmy, w co ja inwestuję. To jest slow. Czekaj, co tu slowuje? Aha, to jest slow na zwykłym autoataku. Ej, możliwe, że tego Q nie będzie się maksowało. A patrzcie, jak ja w ogóle zapuszowuję ich cały czas, nie? To jest spoko całkiem, tak myślę. O, to był ten slow. Trzeba wykorzystywać czasem podstawowy autoatak. Fizz, dlaczego jesteś hejterem? Okej. Okay. Bardzo przyjemnie się tym gra. Ciekaw jestem, czy ja buty pod attack speed pierwsze powinienem robić? Essence mocno odda, myślisz? Okej. Okay. Ten zasięg na W nie jest jakiś bardzo duży. To nie jest tak jak Ult Lux. Tego nie bardzo to było widać na tym, nie? Co ja temu nie biję w ogóle turet? Ej, czy moje Q bije w turety? Ja powinienem używać tego Q. Ciekawe, jak Muramana działa. Myślę, że nie zepsuli tej interakcji, chociaż... Bo chodzi ci o to, że może sadzić jakiś broken damage, że się nakładać na każdym autoataku. Myślę, że warto spróbować, nie? Chociaż ona nie ma takich speli do spamowania aż tak bardzo. Okej, skill muszę w tureta. To jest tak jak... trochę jak taka Jinx z tymi autoatakami, nie? To jest to, co... Mam wrażenie, że to jest to, co autoataki Jinx powinny normalnie robić. Ona też tak strzela wiele strzałów na raz, ale... Jakby nie ma tego efektu żadnego. Nic to nie zmienia. Oni tu się kampią. Zatrzymywać ich? Nie, cofnę się normalnie. Czemu ten podstawowy atak raz bije mniej, raz więcej? Bo to nie jest podstawowy atak. Jakby to jest spell. On może nie trafić cały na przykład, nie? Ciekaw jestem, jak to będzie działało z Krakenem, ale sprawdźmy kilka rzeczy. Nie tylko to. Aha, muszę używać E, dobrze. Dobra, trzeba o tym pamiętać, że to ma, daje mi kilka możliwości. R-kę tu użyłem. Nie dało mi to jakoś dużo. Może Hydra?
Hydra jest ciekawym. Dostała. Patrzcie, ten, wydaje mi się, że Conqueror jest dobrym wyborem. Ej, ja nie patrzyłem w ogóle, jak szybko on się nabije. Patrzcie na autoataki. Już dobre tempo, nie? Okej, okay, co daje E? Większy damage na atakach. Tych z Q później. Co daje Q? Active damage, 25. Aha, bo to nie, ja założyłem, że to jest procentowe, a to nie jest procentowy dodatkowy damage, tylko to jest flat. Czemu raz masz W inne, raz inne? Zależy, czy rzucę je w ścianę, czy bezpośrednio w gościa. Okej, okay, nie ultowałem nawet. Chcę zobaczyć na pewno, jak działa Hydra. Teraz jeszcze z Q nie mogę całej fali spuszować po użyciu E. Trochę takie autoataki jak od Gravesa? Może troszeczkę? Nice. Okej. Okay. Wyłapane. Na pewno? Okej. Okay. Ta mobilność jest porąbana. E przez ścianę, tak. To jest porąbane. To jest tak mocne na AD carry dać takiego spela. Przecież jak ciężko to się gankuje wtedy. Ile to daje w ogóle możliwości na ten? Na snowballowanie. Czy wy widzicie, co się dzieje? Ja myślę, że to jest bardzo mocne. Ty tak raz masz damage, raz nie. A myślisz, że to tak wygląda? I znowu, mogę dać trochę miejsca komuś. Ja teraz odcinam Gina od wieży. To możemy olać. Yumi nawet. Możemy też zabić. Okej. Okay. Ej, jednak Q nakłada się tylko raz. Myślałem, że na Q będę dostawał dwa staki Conquerora. To jest trochę bummer. To jest Talon 2-0. No to taki... To jest trochę podobne do Talona. Ciekawym combo to może być z Talonem w ogóle, Zeri i Talon. Bo ona może bardzo fajnie followować jego ganki. Czy to jest pokazane, jak daleko skoczy? Tak. Ja już mam 4000 golda. Jeśli oni się tu chcą bić, to ja, jeżeli będą wybiegali do przodu. Prawie. Wydaje mi się, że jakbym miał mniejszy ping, ja w ogóle 4K golda mam tutaj. Wydaje mi się, że jakbym miał mniejszy ping, to może by się udało tutaj trochę lepiej Q potrafić. Nie czytałem pierwszy za oko. Talon tylko bez cooldownów na ściany i to jest OP. Ma mniejszy burst.
To, że ma spela podobnego do Talona, to nie znaczy, że... No nie porównywałbym całkiem, że to jest Talon, nie? Polecają Trinity. Trinity nie wiem, czy jest takie dobre. Na razie pójdźmy w eksperyment. Hydra. Sprawdzimy, jak te rzeczy działają. I zaczekam tutaj chwilkę. Ciekawe, czy przy ścianie mogę coś... XD? Okej. Okay. Oczywiście Riot Games. Oczywiście. Głupi byłem, że się zastanawiałem. Co robi R? Zadaje damage i wzmacnia cię. Więcej movement speeda masz. Każdy autoatak nakłada hydrę, nie? Patrzcie, o, to jest porąbane, bo na przykład jesteś nafidowany. Przeciwnik myśli, że jest 100% safe. A ty nagle robisz jakiś taki porąbany skok. To jest ucieczka od ganka jednocześnie, jak dobra. O, nie dostała. Dostała! Okej. Okay. Poddała się. Zaraz zrobimy skok. Czy ty myślisz, że ty uciekasz? No dobra. Ej, chyba uciekł jednak. O! Czy to jest darmowy red? Zastanawiam się, jak będzie działał. Nice. Zastanawiam się, jak będzie działał Kraken na niej. Chyba nie będzie taki dobry, bo to jeden stack tylko nakłada na Q. Są lepsze postacie. Nie spamuj, kupcio. Dobra. Jej. XD. Yumi jest mad. O nie, nie złapałem. Ale to nic. Okej, okay. Dobrze. I teraz Blue. Czy ta postać nie ma autoataków? Ona troszeczkę odwraca to, co myślisz o autoatakach. Jakby u niej autoatak sam traktuje się bardziej jak spell. To jest autoatak. Ale on normalnie bije bardzo mało. Widzisz, 88. Chyba, że jest naładowany. A jak jest naładowany, to chyba shieldami, zabierając shieldy, się go ładuje. Gdzie on uciekł? Trochę jak Ezreal? A to nawet nie jest najgorsze porównanie.
Dobra, Manomuny zaraz będę miał. Nie jestem pewien do końca tego Tiamata. Jak to jest dobre? O, fuck. Kto żyje? Wiktor tylko. Jest tutaj gdzieś? Nie ma. Jest. Serio? Dostałem? Czy mogę? O! Kurde, za późno to zrobiłem. Yumi! Dobrze. Już się martwiłem, że Yumi nie dogoni mnie. Czy Rafe działa na Q? Tak, tak, tak. Możesz o tym myśleć jak o autoatakach, tylko... które są skillshotem. Postać jak z Brawl Stars, tak? Ja nigdy nie widziałem Brawl Stars. Ciekawe jak Huragan będzie na nią działał. Oj, nie wiem czy to chcę eksperymentować. Podejrzewam, że nic nie będzie robił. Bo Huragan nakłada się on hit. Ale, a to jest coś, co nakłada efekty on hit, ale... No to chyba, no nie ma szans, żeby to działało. Ej, w sumie, jak mam Hydrę i mam E, to na każdym minionie odpala się Hydra i to już chyba szybko puszuje falę całą. Przetestuj skok z bazy, tam gdzie się zwęża linia. A nie robiłem tego już. Dobra, zrobimy to, zrobimy to. Mythica na razie nie robię. O, tutaj najdalej mogę. Zamiast Wuma Ultra Lux, to... Patrz, to jest Ultra Lux? Ej, w sumie, dobra, jest jedna rzecz, której nie zauważyłem. To leci daleko i to może bardzo daleko strzelić. Myślałem, że to jest stały zasięg od niej, ale jak stoisz przy samej ścianie, to masz mniejszy zasięg, niż jak rzucisz jakby z daleka. To jest ciekawe. Uff, sorry Yumi, nie dowiozłem, okej, okay. Jak to się nakłada, dopiero w tej walce miałem Mormona, nie? Nie wiem w którym momencie się odpaliła, 208 damage'a i sama w sobie daje 75 AD, trzeba obserwować ile ona dipsa robi, jak się zbugował śmiesznie teamu. Mało to ataku wyżywasz, a masz pasywę. To prawda. Ale powiem ci, że zwykle tutaj będziesz chciał spamować raczej tym. Czekaj, Zeris... jak działa? Nienaładowany atak zadaje 39 damage, zwiększa się do 118 w przeciwników poniżej 35% HP i konsumuje charge, ładunek. W pełni naładowany zadaje max HP. Tak, powinienem z tego korzystać. To jest mocne. Dalej nie jestem pewien, jak się naładowuje. O, czekaj. Okej. Teraz użyłem na przykład autoataku. No to poruszanie się po mapie, to musicie przyznać, że to jest troszeczkę dziwne. Dziwnie się gra w ten sposób AD Carry, nie? Teamo grzyby może zatrzymają ich. Okej, okay, teraz użyłem też pasywy z autoataku. No, no, trzeba z tego korzystać.
Ja dalej jestem naładowany tak swoją drogą z R-ki. To, że tą R-kę można wydłużać, strasznie dużo daje. I patrzcie, na pełnym zasięgu, jak się rzuca to W, ona jest naprawdę git. Huh. Bardzo podoba mi się ta postać. Myślę, że jest bardzo przyjemna w grze. I jednocześnie nie uważam, żeby była... broken? O, teraz to chyba przesadziłeś. To nie jest taka postać, na którą nie masz counterplayu, nie? To E mogliby. Przesadzili z E. Lepiej, żeby ono dawało małą mobilność, a nie skakanie przez ściany jak Talon. To trochę odbiera Talonowi jego... jego tożsamość. Okay. Z naszego teamu kilka osób jest nafidowanych. Strasznie ciężko oni mają. Jeszcze złożyłbym Mfika. Chyba Krakena zrobię. Zobaczmy, ile to zrobiło. 1100 damage Essence Reaver. On się nakłada na tym Q. To dobrze wiedzieć. Mimo, że to nie ma kosztu many. I spróbuję Ginsa. To będzie z tego odcinek? Myślę, że tak, bo to jest nowa postać, nie? To będzie ciekawiło ludzi. Może Huragana sprawdź? W tej gierce nie będę, ale Huragan i tak raczej nie. To nie działa na 50%. Czy Q ma aim assist? Nie ma. Strzela tam, gdzie celujesz. Wiem, wada i zaleta. No proszę. Okej, to nie wyjdzie. A czekajcie, ściszyłem donate. Zobaczyłbym ją w dżungli. Ta muzyka jest za głośna. Mam kolejne E? Nice. Czekajcie, ściszę tą muzykę, bo to jest dużo za głośno. Okej, nie cofnęło mnie jeszcze. Nie wiem, czy tam Yon nie skończy gierki. Chyba nie skończy. Zobaczyłbym ją w dżungli, jak z tego E wbija się w ganka. A wiesz co, kandydatora? Ja myślę, że ona w early ma cleara zbyt słabego. Spróbuję obok wieży broniącej inhibitora? Czekaj, o czym ty mówisz? E obok wieży broniącej inhibitora? Nie rozumiem. Ej, ona ma combo z R-ką Talii bez kitu. O to? No gdzie? O tu? Aha, tutaj. Tak? O to ci chodzi? To jest najdalej jak się da chyba. Może Serelda byłaby nie najgorsza? To jest traktowane jako autoataki. Chyba nie byłoby spowolnienia na Sereldę. O, co jest? XD. Okej, to bolało. Czy rapid zwiększa jej zasięg? Właśnie nie jestem pewien. To jest Elder Drake. Okej. Kota straciłem. Kot chce dostać się z powrotem do mnie, do właściciela.
Kogoś tutaj mamy, widzę. Nie tym razem. Przecież to jest tak chamskie. Pod odpowiednim kątem stoi się, nie możecie uciec, przeciwnik. Spróbuję uniknąć ich wizji. Przeżyję? Tak. Wracamy po nich. Dostali? Nie, nie, nie. Wiktor teraz jest właścicielem kota u nich. Nie, gdzie jest właściciel kota? No, gdzie jesteś? Ona z tak daleka do mnie strzela? Rzuca? Okej, okay, to bolało. Dopali się? Dopali. Patrzcie, 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 patrzcie. Jest, okej. 321 damage z Conquerora. Myślę, że Conqueror jednak nie jest najlepszą runą. Ale to był dobry eksperyment. Wyobraź sobie Zeri i Bart. W ogóle to nie ma tutaj synergii. Czy masz już czerwony komputer, że tyle FPS-ów wyciąga? Ej, ile miałem FPS-ów pod koniec? Nawet nie wiem. Usunąłem zakładki ekranowe typu Blitz i tak dalej. To gówno chyba dużo zżera. A Retality? A raczej nie. Raczej nie. Ona z autoatakami Total AD się skaluje. I ona nie nakłada wiele razy on hitów, więc buildy typu Witsend, typu jakieś AP na shory i tak dalej, to nie jest dobry kierunek. Damage dealt. Dobrze, dobrze wyszło, dobrze wyszło.